Michał, drugi sparring, triumf 1-0. Jak ocenisz z perspektywy boiska to spotkanie? Oceniam dobrze, bo na pewno wygraliśmy przeciwnie do ostatniego sparingu. Czyli wygrana jest bardzo ważna, też jak trzeba się uczyć wygrywać w każdym meczu, czy to jest sparring, czy obojętnie jaki mecz. I uważam, że zagraliśmy lepsze spotkanie, nie było tyle błędów jak ostatnio i spróbowaliśmy jakieś rzeczy nowe. Na pewno się cieszymy, że znów nie było jakichś poważniejszych kontuzji i że jesteśmy wszyscy zdrowi. No i przed nami ostatni tydzień treningu i jeszcze jeden sparring i mam nadzieję, że tak pozostanie. Tak jak mówisz, błędów nie było, ale znów wykończenie zawiodło. Nietrafiony karny, myślisz, że to też jest taka ważna rzecz do poprawy w tym momencie? No nie jest do poprawy, oczywiście trzeba strzelić karnego, jakby jest to 100% okazja, ale zdarza się najlepszy zawodniku, jak mogę powiedzieć, że Robercie Lewandowskim też ostatnio nie trafił karnego, czyli zdarza się na pewno. Najważniejsze, że wygraliśmy i po prostu zdarza się. Powodzenia w takim razie podczas ostatniego sparingu. Dziękuję bardzo.